Witam serdecznie, moi drodzy. A więc wszystko, czego doświadczyliśmy w przeszłości, emocje, sytuacje, ludzie, doświadczenia, to jest Twoja moc w tym momencie. Bo dzięki tym wszystkim bardziej wymagającym sytuacjom, przy których niejednokrotnie zastanawiałaś się albo zastanawiałeś się, dlaczego to Ty masz tak ciężko, dlaczego Tobie jest tak pod górkę, dlaczego Ty masz tak, a 40 innych Twoich znajomych ma zupełnie inną drogę. Dlaczego miałaś tak, jakby to powiedzieć, wymagające sytuacje na wielu płaszczyznach, czy to mówię dom, rodzina, szkoła, miłość, znajomi, różne sytuacje, które nie wiem, które uważałaś, że były nie fair, że inni mieli gdzieś łatwiej, że ty musiałaś gdzieś zawsze trochę więcej się postarać, tak? Wymagać od siebie trochę więcej, że niejednokrotnie gdzieś tam siedzieliśmy, wiecie, kwiczyliśmy, potykaliśmy się, że dlaczego tak, a nie inaczej. Ano dlatego, bo to jest moc. To jest moc i to było po to, żebyśmy doświadczyli tego, jakby to powiedzieć, to tak tłumaczę sobie teraz, że doświadczyliśmy w pierwszej połowie życia tych sytuacji bardziej wymagających, które wiemy, że no, są potrzebne, wszystko było potrzebne, wszystko było po coś i z perspektywy czasu teraz patrząc wstecz, mówię, czy to ja na swoje sytuacje mówię, ze szkoły, z domu, różne inne, wiecie, no, takie sytuacje, których sobie nie wyobrażałem, nie rozumiałem, były po coś, nie? Były po coś. I teraz wtedy, w tamtych stanach, to była, wiecie, trauma, nie? Dlaczego wszyscy robią tak mi, dlaczego, nie wiem, rodzice tak się zachowują, dlaczego w szkole jest tak, dlaczego na podwórku jest tak, dlaczego, no dziś ciągle jest, kurde, jakiś, wiecie, no coś było nie tak, nie? Tak uważałem z tamtej perspektywy. Z tej perspektywy uważam, że te wszystkie bardziej wymagające doświadczenia, sytuacje, emocje są niezwykle wartościowe, ponieważ teraz dzięki nim jestem w stanie przy zwykłej rozmowie z kimkolwiek, nie? Ale mi się oczy świecą trochę. Przy zwykłej rozmowie z kimkolwiek jestem w stanie zdiagnozować gdzieś, nie wiem, kto w jakich emocjach gdzieś przebywa albo jakie sytuacje na niego w tym momencie spadają, ponieważ przechodząc przez mnóstwo sytuacji w swoim życiu, doświadczając ich, rozumiejąc je, nie wiem, rozpuszczając, odpuszczając, wiecie, no jestem w stanie, byłem w stanie, widzę teraz, czuję, kto, nie wiem, jak ktoś się do mnie odzywa na przykład i rozmawiamy o czymś, no to widzę na przykład, z czym ten człowiek się boryka. I dzięki temu, że ja przeszedłem na przykład, nie wiem, wiele takich różnych aspektów, tak samo jak i wy na pewno też wiele takich sytuacji mieliście, no to jesteśmy w stanie gdzieś odpowiedzieć, dać ten jakiś tam minimalną wskazówkę, tak? No bo to mówię, nie chodzi o zabieranie drogi z punktu A do punktu B, żeby ktoś później powiedział, ej, no Beno, jeszcze coś znowu mi tam, weź tu przejść tam za rękę, za mną pójdziesz znowu, nie? No nie, no jakby to powiedzieć, dajemy przynętę, nie wędkę, tak? Dobrze mówię? Dobrze chyba. Że nie dajemy, wiecie, całego tego, tylko dajemy wskazówkę, bo mówię, wielu ludzi teraz, no, gdzieś tam te wszystkie emocje, wszystko w nich teraz się budzi, też w nich wszystko z różnych stron. Te sytuacje, wiecie, te na świecie też szargają wszystko, to jest też w określonym celu, żeby określone sytuacje i emocje też wzbudzić i to są też schematy, z których wychodzimy, tak? To są te różne, jakby to powiedzieć, tak jak mówiłem wcześniej, te odpalają się po prostu różne programy i to od nas teraz zależy, czy dalej chcemy tego doświadczać, nie? Masz wybór, czy chcesz dalej doświadczać tego, te stany wszystkie odgrzebywać, wywalać to na górę, wiesz, cały ten szlam, całe to błoto, czy po prostu, no już przechodząc to, idziesz w innym kierunku, bo teraz wiesz, że już możesz iść w innym kierunku. Tak jak mówię, te pierwsze dla mnie, na przykład te 25 lat, było bardziej wymagające. Było tych sytuacji mnóstwo, których nie rozumiałem, których nie byłem w stanie zrozumieć z tamtej perspektywy i uważałem, że ojojojo, jak mi ciężko, nie? Ale w momencie, kiedy zacząłem brać odpowiedzialność za swoje życie, wiecie, odpowiedzialność równa się wolność i tak dalej, no to wtedy wszystko zaczęło się inaczej układać. Teraz patrzę na to wszystko z zupełnie innej perspektywy i patrząc na swoją przeszłość, która, mówię, no, każdy miał pewnie gdzieś tam, mówię, wiele tych sytuacji, mówię, bardziej wymagających, no to teraz patrzę na to jako super lekcję, nie? Fantastycznie jestem wdzięczny za każdego, jakby to powiedzieć, kopniaka w tyłek, bo dzięki tym wszystkim doświadczeniom z przeszłości jestem teraz tu, w tym miejscu i wiem, gdzie chcę iść, wiem, co chcę robić, wiem, co mogę robić, wiem, że nic mnie nie ogranicza oprócz wyobraźni i to mówię, wszystko jest fajna składowa, dzięki której budujemy siebie. I teraz mówię, w tym czasie wiele z Was do mnie pisze, no i gdzieś tam jakieś małe wskazówki staram się każdemu gdzieś tam rzucić, bo bardzo mnie cieszy, że wielu z Was na przykład, nie wiem, swoje wnioski wyciąga, piszecie mi na Messenger, ej, słuchaj, zobacz, było to i to, zrobiłem tak i tak i wyszło to i to, nie? Dzięki, nie? Więc to jest bardzo fajne, ja się najbardziej cieszę, mówię, z waszych, jakby to powiedzieć, z waszych samodzielnych wniosków, z waszych samodzielnych
przemyśleń, z waszych, jakby to powiedzieć, tych sytuacji, które z którymi sami sobie radzicie i mi piszecie później. Ej, zobacz, zrobiłem tutaj, jak mówiłeś, to, tu trochę inaczej, a tu to i wyszło mi 95% tak jak chciałem, załóżmy, nie? Gdzieś tam coś jeszcze poprawię, będzie okej, nie? Więc bardzo mnie to cieszy, że wy sami wychodzicie ze swoich własnych różnych sytuacji. To jest dla mnie mega, dziękuję. Moi drodzy, więc to, co przeżyliśmy teraz, każdy z was, przeżywając te trudne sytuacje, w których nie rozumiał ich, teraz widzicie w swoim otoczeniu, u swoich najbliższych, gdzieś samą swoją postawą, samym tym, że się uśmiechniecie, samym tym, że przybijecie komuś piątkę, samym tym, że, nie wiem, powiecie dwa, trzy zdania, jakieś uśmiechniecie się, samym tym, że, nie wiem, przełamiecie jakiś temat, ktoś gada jakieś, wiecie, rzeczy o matko, matko, ja biedno, ja biedny, powiesz, piękne słońce, ej, widziałeś tego ptaka, jak przeleciał, zobacz, zobacz, pszczoła leci, zobacz, widziałeś, nie? I wiecie, i ktoś mówi, no tak, no fajnie, pszczoła, no. I gościu już mówi, kurde, co on inaczej myśli, tu są takie problemy, on coś inaczej gada, nie? Więc słuchajcie, przełamujmy te schematy, przełamujmy te różne rzeczy, które nam, jakby to powiedzieć, nie służą. I emocje teraz, słuchajcie, emocje będą gościć w naszym ciele, jakby to powiedzieć, zawsze, gumkę muszę kupić, zaraz. Będą emocje w naszym ciele gościć, mówcie mi, zawsze. I to oni są, jakby one są gośćmi w naszym ciele. I to ja też myślałem w pewnym momencie, że jak tam, wiecie, tu rozwój, wszystko ten, no to mówię, nie, no teraz trzeba, tylko trzeba spokojnie, nie denerwować się, nie ma co tych nerwów dopuszczać, gdzieś tam delikatnie, gdzieś to odpychałem, ale ja byłem zawsze impulsywny, ja byłem zawsze taki, że wszystko po prostu, no nie wiem, jak coś się działo, to zaraz wszystko się, wiecie, no działo, musiało się dziać, no bo ja taki byłem, że reagowałem zawsze impulsywnie, a już to lecimy, robimy, jedziemy, to robimy, dawaj, pakujemy się, już tu szybko kupujemy to, tamto i tak dalej, nie? Więc ja w pewnym momencie też tak mówię, kurde, mówię, może to właśnie trzeba być takim spokojnym i wszystko tak, ale no gdzieś to się ze mną gryzło, nie? I że nie mogłem jakby to powiedzieć, żyć tym, jakby tam takim jakbym spokoju. Nawet słuchajcie, już pokazuję dla przykładu, mówię Jezus, tam jak była taka przypowieść, pamiętam, tata mi kupił, jak byłem bardzo mały i mi kazał czytać pismo. Na szczęście kupił mi później ilustrowane, co było już łatwiejsze, bo tak to jak mi rzucił tą, wiecie, księgę taką, mówi czytaj, a ja tam nie wiem, no 8-7 lat, mówi czytaj i później najgorsze było to, że mi się pyta, o czym to było. Ja pamiętam, mówię, no jak człowieku, mówię, że nie rozumiem tych słów, co to jest, mówię, jak mam to czytać, mówię, nie? No i później kupił mi ilustrowaną, no i już problem był rozwiązany. No i tam była ta, słuchajcie, była ta przypowieść właśnie, że gdzieś tam, wiecie, no Jezus mówił w swoim życiu cały czas, w każdym miejscu możecie się modlić, nie buduj ta świątyń i tak dalej, i tak dalej. No, widzimy, w jakim kierunku to poszło. I słuchajcie, była sytuacja, że tam jakaś tam świątynia, tam ci, jak to się nazywa, ci tam jacyś tam tamtejsi księża, wiecie, biznes, nie? Kup to, sprzedaj to, masz tu to, tutaj, wiecie, figurki, bałwochwalstwo, level pewnie jeszcze taki sam jak mamy teraz. No i Jezus wjeżdża tam, no i mówi, co jest grane, nie? Tu jakieś gołębie, tu coś, nie? No i porozwalał im całe te stragany. Mówi, no kuchnia, no w domu ojca, handel, se robicie biznesy i tak dalej. No nie halo troszeczkę, nie? I też zareagował impulsywnie, też, wiecie, zareagował tak, że... No i widzicie, no... Nic to w jego życiu nie zmieniło. Dalej poszedł swoją drogą, więc nie hamujmy tej swojej impulsywności. Nie mówię tutaj, żeby, wiecie, gdzieś biegać i rozwalać coś, nie? No ale jak, nie wiem, macie ochotę coś wykrzyczeć, albo jest wam smutno, albo masz ochotę, nie wiem, jeść ci smutno, no to nie mów, że ci nie jest smutno, tylko, nie wiem, no idź se tam, nie wiem, w poduszkę weź tam parę boksów, albo przebiegnij się gdzieś i tak dalej, albo postaraj się to zdiagnozować. Ja na przykład staram się to zdiagnozować. Dlaczego tak się czuję? Jaka jest tego przyczyna? Jak mogę to zmienić? Jak mogę to przekuć w jakieś, wiecie, emocje, które po prostu wywołają u mnie też od razu uśmiech i będę się czuł lepiej, tak? Bo nie ma podziału na dobre i na złe. Wszystko jest, bierzmy takie wszystko, jakie jest, nie? Nie dzielmy, czy to jest złe, czy to jest dobre, bo wszystko jest chwilowe. Pamiętajcie, że wszystko jest w naszym życiu chwilowe, więc nie przyzwyczajajmy się. Nie przyzwyczajajmy się do ludzi, sytuacji, miejsc i tak dalej. Ja tak samo pamiętam, że od małego się gdzieś tam zawsze przyzwyczajałem do wszystkiego. Mi było bardzo ciężko gdzieś wyjechać na studia albo coś i tak dalej. Masakra, że jak ja będę gdzieś jechać, to ja byłem, słuchajcie, mówię, nie, no tu w domu, w Wieluń, gdzie ja będę jeździł. Tak samo moje przekonania, że nie znajdę już nigdy, wiecie, kolegów, że tutaj tylko liceum, gimnazjum poznałem kolegów, że już nikogo nie poznam. Pojechałem na studia, poznałem wiele wspaniałych ludzi, z którymi mam niektórymi kontakt do teraz. Także wiecie, wszyscy pojawiają się w naszym życiu w odpowiednim czasie. Nie trzymajmy się kurczowo w sytuacji, wszystko się pojawia w najbardziej, jakby to powiedzieć, w takiej konfiguracji, która służy nam najbardziej, nie? I każdy ma swoje, mówię, doświadczenia, każdy ma swoje cechy. Mamy jakieś, wiecie, inne, jakby to powiedzieć, inne drogi, ale często na tych drogach są te same doświadczenia, które my zbieramy i przechodzimy, tak?
Więc słuchajcie, mamy teraz pełne spektrum, nie? Jeszcze raz to powiem, że ja w tym te pierwsze, jakby to powiedzieć, 25 lat życia były bardziej wymagające, a teraz słuchajcie, no już możemy działać tak jakby świadomie, możemy świadomie właśnie działać i jesteśmy w stanie zaobserwować, to możemy pomóc właśnie wielu ludziom, właśnie swoją, mówię, postawą, bez robienia jakichś wielkich rzeczy, jesteśmy w stanie nakierować gdzieś, pomóc, nie wiem, podnieść na duchu, podać pomocną dłoń, bo jesteśmy w stanie poczuć się, mówię, tak jak się czuje ten człowiek, ponieważ doświadczyliśmy tego, mówię, ja byłem, jakby to powiedzieć, byłem po zawsze po dwóch stronach, nie? I gdzieś tam kogoś przezywałem i mnie przezywali. I ja się biłem i mnie bili i coś tam, także miałem zawsze podwójne to, więc na przykład jak kogoś przezywali, gdzieś mnie ktoś przezywali, mówię, tak, gimnazjum, podstawówka, to była dla mnie katorga, słuchajcie, walczyłem z tym wszystko, w końcu odpuściłem, mówię, siemano i to było najlepsze rozwiązanie, które mogłem zrobić. Tylko, że nie rozumiałem tego, tak to zawsze walczyłem i jak walczyłem, to zawsze dostawałem bardziej po głowie, no bo walcząc, wiecie, no z większą ilością ludzi, no to przeważnie gdzieś się zawsze jakąś lepę wybierze, nie? I, moi drodzy, odpuszczenie, nie? Zrozumienie tego i później jak ja byłem na innym osiedlu i kogoś przezywało całe osiedle, w życiu nie powiedziałem do tej osoby jakiegoś przezwiska, bo wiedziałem, jak to boli. I tak samo w sytuacjach teraz masowych. Zastanówcie się, no kto tych różnych tam wszystkich działań i sytuacji nawołuje, komu na tym zależy, czy zwykli ludzie tak się chcą zachowywać, nie? I to są znowu emocje, w które zostajemy wplątywani, trzeba robić tak, trzeba robić siak, nie? Więc moi drodzy, jeżeli przeżyliśmy dużo swoich, mówię, doświadczeń, przerobiliśmy je, to jest w nas ta taka, jakby to powiedzieć, takie to rozpoznanie, rozeznanie, że jesteśmy w stanie gdzieś coś mądrego, dobrego komuś powiedzieć, dzięki czemu ten dany człowiek gdzieś jest w stanie też inaczej spojrzeć na swoje życie, na to, co się dzieje wokół niego i jesteśmy dla niego jakimś drogowskazem, tak? Więc pamiętajmy o tym, że nie ma co się zamykać, wiecie, chodzi mi o tą, weźcie jeszcze raz tą impulsywność, że nie ma co się zamykać, że o nie, tu już teraz tylko muszę być, już się rozwijam duchowo albo nie wiem, pracuję ze świadomością, poszerzam swoją perspektywę, tutaj każdy może sobie jak chce to nazwać, ale no nie, to już się mnie denerwuje, nie, nie wiem, już tylko miłość, tak, wszystko ten, no nie, no różne emocje do nas przychodzą, pewnie, że działamy z poziomu serca i staramy się, mówię, rozwój, robić wszystko, co chcemy, nikogo nie krzywdząc przy tym. To jest, mówię, wydaje mi się, że jedyna zasada taka, której powinniśmy się trzymać w tym wszystkim, żeby nikogo nie krzywdzić, niczego, nikogo, nikogo nie krzywdzić, rozwijając siebie i robiąc to, co my robimy, tak? Że nie po trupach do celu, tylko wszystko, wiecie, normalnie i jeżeli my będziemy robić to, co jest, jakby to powiedzieć, naszym, to, co jest naszym, zgodne z naszym tu i teraz, no to cały wszechświat, wiecie, będzie nam pomagał, jeżeli będziemy te swoje, jakby to powiedzieć, dobre endorfinki przelewać na innych, wiecie, rozświetlać i tak dalej, no to wszyscy będą nam pomagać z góry i wszystkie sytuacje, ludzie będą się w naszym życiu pojawiały w taki sposób, żebyśmy mogli realizować swoje cele i różne rzeczy, które nam się pojawiają w głowie, jeżeli to, mówię, ma, jakby to powiedzieć, pozytywny wpływ na nas, lecząc siebie, leczymy cały świat i na innych oczywiście, nie? Więc tak samo, jeszcze z tej perspektywy emocji skończyłem ten serial. Tak to wcześniej czytałem parę książek, mówię, Osho. I wiecie, książki, mówię, tak jakbym czytał swoje słowa, mówię, super. I Osho też mi pokazał inną perspektywę. W tym filmie oczywiście były tam te wypowiedzi, tam było to zamieszanie z tą Shilą, trochę tam, wiecie, no biznesu też trochę narobili i tak dalej. I w pewnym momencie, wiecie, Shila to była jego współpracownica, która tam ogarniała różne, jego prawa ręka, która ogarniała przez ileś tam czas jego wiele ważnych spraw. Trochę też uważam, że może za dużo tej tam, to jest moja oczywiście opinia, może za dużo jej tej władzy dał i Shila też tam trochę zaczęła po swojemu coś tam robić. Jednak w pewnym momencie już tam bez oceniania sytuacji, Shila zawinęła 40 milionów dolarów i poleciała sobie siemano gdzieś tam, do Niemiec chyba polecieli. No i Osho na początku zagotowany, nie? Zagotowany, że mówi, dali go, gonimy, ją tu naoszukiwała. Wszystko pokazał to, co było nie tak, nie? No ale, no mówię, ja myślę, że spokojnie sobie fajnie jeździł zawsze na spotkania, wszyscy słuchali, klaskali, tak jak to widać obecnie na przykład z Shadguru, a tutaj było troszeczkę cyrku i ta historia ma też taki smaczek, nie? Więc on też się, słuchajcie, zagotował się, że ktoś go gdzieś tam, nie wiem, porzucił, że ktoś go gdzieś, nie wiem, w jakiś sposób może delikatnie oszukał albo coś i też się zagotował chłop i też mówi tam na tych wywiadach, słuchajcie, no jego słowa, nie jest to
że ktoś mówi o tym, tylko to były jego słowa. On to mówił normalnie do kamery. Mówi, dali go, trzeba ją znaleźć, trzeba ją tu sprowadzić i rozliczyć, bo tak nie może być, nie? Także zobaczcie, no, też się każdy ma prawo gdzieś tam zagotować, nie? I to mówię, nie oceniajmy tych emocji, czy są dobre, czy niedobre, tylko to chodzi o sposób, w jaki my na nie reagujemy, nie? O to chyba chodzi. Więc moi drodzy, wzrastając, rozwijając się, mówię, cały czas będą nas te różne emocje spotykały. Jeżeli bierzemy wszystko takie, jakie jest, bez oceniania tego, no to cały czas się rozwijamy, nie? No dobra, dzisiaj no, przykład taki też, nie? O dobra, dzisiaj pada śnieg. No dobra, no to spoko, no to pobiegam sobie tam, nie wiem, pójdę na lodowisko, porobię coś na nartach. O, dzisiaj pada deszcz, a miało być słońce. No dobra, no to dzisiaj jak pada deszcz, no to dobra, może jakiś, nie wiem, pójdę sobie gdzieś na basen, na obiekt zamknięty, albo gdzieś pójdę do lasu, posłucham jak liście kapią, a nie, że śnieg, zimno, nie wyjdę, deszcz, nie da się, nie idę, nie chcę. Więc, wiecie, na przykład pogodowy, no oczywiście chodzi o różne inne sytuacje, tutaj najprościej jest wytłumaczyć, że jeżeli nie skupiamy się, nie wiem, na tej jednej emocji, o ja biedny i nie rozdmuchujemy jej, no to wszystko przemija, wszystko przechodzi, okej, dzisiaj jesteś super szczęśliwy, no to fajnie, ale no też pamiętaj, że to jest chwilowe, że za chwilę najbliżej, warto jest być najbliżej balansu, żeby nie mieć tych wychyłów takich i takich, nie? Jeżeli bierzemy wszystko takie, jakie jest, nie oceniamy tego, tylko po prostu przepracowywujemy, przeżywamy, idziemy dalej, nie skupiamy się na tym aż tak bardzo jakoś super, no to cały czas idziemy do przodu, nie? Mimo wszystko cały czas idziemy do przodu, co nie przyjdzie, to idziemy do przodu, okej, no stało się to, no okej, no trochę mi może przykro, no ale no dobra, damy sobie z tym radę, tak? Ze wszystkim w naszym życiu damy sobie radę i wszystko jest chwilowe i wszystko przemija i wszystko jest po to, abyśmy my wzrastali. Jeżeli z taką perspektywą gdzieś tam idziemy, to wydaje mi się, że to jest trochę łatwiejsze podejście do życia, łatwiejsze podejście do tych wszystkich, mówię, spraw, sytuacji, doświadczeń, które nas spotykają. Wszystko jest chwilowe, wszystko przeminie i każdy dąży do tej swojej, wiecie, doskonałości, do tych swoich, do swojego świata, który kreuje, w którym jest szczęśliwy, w którym każdy chce być szczęśliwy, każdy chce być, nie wiem, szanowany, może nie, ale każdy chce się czuć kochany, potrzebny i no po prostu, żeby dawać komuś jakąś wartość, tak, żeby się dzielić tym, co mamy najlepsze i każdy chce żyć w harmonii, w spokoju, nie chce żadnych różnych dziwnych sytuacji, bo zobaczcie te wszystkie różne sytuacje, które powstają na świecie, no to normalni ludzie ich nie wymyślają, tylko kreują je właśnie no, ci, którzy nie chcą, żeby ludzie poznali swój pełen potencjał, bo wtedy byliby bezużyteczni. Gdyby ludzie sami dogadywali, to też całe cyrki, te wszystkie różne organizacje, mówię, od religijnych poprzez rządowe, byłyby nam niepotrzebne i do tego, moi drodzy, dążymy my, żeby po prostu ludzie byli wolni, każdy stanowił o sobie, każdy czuł się dobrze ze sobą, żył w wolnym świecie, pełnym dobra, miłości, harmonii, pokoju, pojednania i innych rzeczy takich szlachetnych właśnie i do tego wszyscy dążymy. Także jeszcze raz, spektrum doświadczeń, mówię, dzięki tym wszystkim doświadczeniom, które w sobie mamy, które przeżyliśmy, możemy pomagać innym, możemy się z tym dzielić, możemy rzucać, jakby to powiedzieć, światełko w te ciemniejsze sfery i pokazywać, że można na wiele sytuacji spojrzeć inaczej. Także dzięki wielkie za uwagę, bardzo Wam dziękuję za wszelkie interakcje, za wszelkie rozmowy, za wszelkie historie, za wszelkie, nie wiem, za wszelką pomoc. Jest mi bardzo miło, że się cały czas dogadujemy. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, do zobaczenia.